osób, zdecydowanie więcej niż jeszcze pół godziny temu. No to jeszcze raz sprawdźmy te statystyki. Kto jest tutaj, moi kochani, w tym momencie i przyjechał do nas spoza Warmii i Mazur? Dobra. Kto przyjechał spoza Olsztyna? Słucham. Dobra, a teraz chcę usłyszeć głośno Olsztyn. Świetnie. Moi kochani, moi drodzy, zerkam na zegarek. 6 minut czasu pozostaje nam jeszcze do północy. 6 minut czasu, 6 minut starego, 2010 roku. Już za chwilę, już za moment. Odkorkujemy szampany, przypominam, kto ma ze sobą piccolo, może wejść tutaj do środka, nie ma problemu. Wszystkich także serdecznie, którzy mają coś mocniejszego i są poza barierkami, gorąco pozdrawiamy. Moi kochani, za momencik, za chwilę poprosimy was tutaj wspólnie, bo na scenę chcę zaprosić specjalnego gościa, drodzy państwo, Sylwester Miejski, a więc powinien i musi być tutaj z nami gospodarz miasta, prezydent oczywiście, prezydent Olsztyna. Jeśli jest tutaj z nami, to pięknie go i serdecznie już w tym momencie na scenę pragnę zaprosić. Wiem, że pan prezydent jest z małżonką, a więc, drodzy państwo, oczywiście zapraszam oboje tutaj na scenę, szanowni państwo, tak abyśmy mogli tutaj wspólnie złożyć państwu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Mam jednak wcześniej jeszcze jedno pytanie. Ręka w górę i głośny okrzyk. Kto podjął noworoczne zobowiązanie? No dobrze, pan prezydent z małżonką są. No to, a ja dokończę swoje pytanie. A kto zamierza to noworoczne przyrzeczenie dotrzymać? Panie prezydencie, a pan podjął noworoczne zobowiązanie? No ciekawe. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, proszę także złożyć życzenia noworoczne tak licznie zgromadzonym Olsztyniakom, nie tylko, bo jak się przed chwilą dowiedziałem, mamy tutaj gości także spoza Warmii i Mazur. Witam serdecznie wszystkich zebranych na placu Żunikowskiego. Jak się bawicie? Świetnie, cieszę się bardzo. Jestem przekonany, że ta zabawa również będzie trwała w tym nowym, za chwilę, roku 2011, który będziemy wspólnie tu w Olsztynie witać. Rok 2011. Bawimy się, bawicie się świetnie. Jestem przekonany, że ta zabawa będzie trwała również przez cały rok. Do tego wszystkich zachęcam. Szanowni Olsztynianie, szanowni goście, którzy odwiedziliście nasze wspaniałe miasto. Bawimy się, ale już tuż rok 2011. Chciałbym życzyć wam wszystkim, przede wszystkim w tym roku 2011, wiele radości, wiele zdrowia, wiele szczęścia dla was, wiele miłości dla wszystkich, którzy tutaj są, dla waszych rodzin, dla waszych najbliższych. Jestem przekonany, że będzie to rok szczególny, że będziemy ten nasz piękny Olsztyn wspólnie dalej budować. Ponieważ za chwilę będzie ta godzina, gdzie wybije godzina zero, gdzie wystrzelą wspaniałe rakiety. Jestem przekonany, że wspólnie to będziemy przeżywać. Pozwólcie jeszcze raz, życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Bawimy się dalej. Dziękuję pięknie. Za chwileczkę, moi kochani, za chwileczkę zaczniemy odliczać, ale ja pozwolę sobie jeszcze, tutaj mamy media, są z nami, jest Olsztyn24.com. Moi kochani, podnieście ręce wysoko w górę, zróbmy sobie jeszcze fantastyczne zdjęcie tutaj. A no właśnie, takie wspaniałe, rodzinne zdjęcie 2010. Moi kochani, ręce wysoko w górę! Olsztyn24.com, tam będzie można to zdjęcie zobaczyć. Dobrze, moi kochani, zerkam na zegarek. Mamy jeszcze półtorej minuty. Bardzo proszę, abyście przygotowali już szampany. Otworzyli już, drodzy moi, butelki, tak jest. Tak, abyśmy mogli już za chwilę, już za moment, pełni tutaj nadziei właśnie związanych z tym nowym 2011 rokiem głośno i wyraźnie odliczać od 10 do 0. Przypomnę również, iż od razu po północy wraz z życzeniami. Tutaj za naszymi plecami, a na waszych oczach, moi kochani,
wspaniały, niepowtarzalny pokaz fajerwerków, sztucznych ogni. Pozdrawiamy serdecznie firmę Iran Promotion, która jest z nami także w tym roku. No i to najlepiej świadczy o tym, że będzie za momencik naprawdę na co popatrzeć. Dobrze, mamy jeszcze chwilkę czasu, mamy jeszcze moment. Panie prezydencie, to co? Jest to postanowienie noworoczne? Jest jakieś postanowienie noworoczne na tym rok, coś sobie, może prywatnie, może niekoniecznie służbowo. Oczywiście jestem przekonany, że wszyscy z nas mamy swoje postanowienia noworoczne. Każdy z nas je wyrazi w godzinie zero i tak będziemy trzymać. A więc, moi kochani, została naprawdę już tylko minuta. Minuta, więc dobrze. Czy szampany są przygotowane? Czy jesteście gotowi na odliczanie? Czy jesteście gotowi na nowy 2011 rok? Dobrze, 50 sekund, moi drodzy, to jest tylko przesmak. To, co widzicie, to, co się dzieje w tej chwili, to tylko przesmak tego, co zdarzy się za moment, co zdarzy się za chwilę. Przypominam, że później, po życzeniach, po wspaniałym pokazie, przechodzimy w dalszym ciągu do muzyki na żywo, do wielkich hitów i będziemy się tutaj bawić przez kolejny czas, tak aby w pełnej radości i miłości powitać nowy 2011 rok. To co, gotowi? Uwaga! Wszyscy razem, od 10 do zera. 10! 8!